Cześć, witamy Was w 7. odcinku hutniczego Q&A. Zgodnie z zapowiedzią, naszymi dzisiejszymi gośćmi są... Filip Hazlik, Kamil Bełczowski. Nie traćmy czasu, zaczynajmy. Panowie, na początek kilka pytań wspólnych. Zacznijmy od pierwszego. Kiedy rozpoczęliście swoją przygodę z piłką nożną? Ja swoją przygodę z piłką rozpocząłem w wieku 5 lat. Pamiętam, jak rodzice zaprowadzili mnie na pierwszy trening do Wisły Kraków. No i ta przygoda trwała długo, bo od 5 do 18 roku życia. Później przyszedłem do hutnika, no i tak oto teraz tu jestem. Ja zacząłem swoją przygodę dopiero w drugiej gimnazjum. Wtedy, można powiedzieć, z kolegami poszliśmy do klubu OKS Opatów pokopać piłkę, bo to nie można nazwać grą, bo to były trampkarz starszy. No i po roku czasu poszedłem do Chrzostowiec, tam występowałem przez 5 lat w juniorach, potem 5 lat w pierwszym zespole, no i tak zacząłem grać piłkę. Drugie pytanie, jak czujecie się w hutniku? To ja może zacznę. W hutniku czuję się bardzo ok, jest fajna atmosfera, przychodzi się na treningi tak naprawdę z wielką przyjemnością, no i jest ok. Ja w hutniku jestem już tak naprawdę 3 lata i mam takie wrażenie, że z roku na rok atmosfera jest jeszcze coraz lepsza. Nie czuć tej bariery wiekowej, co myślę jest bardzo ważne i każdy jest traktowany tak samo. Teraz trzecie pytanie. Czy nie męczy Was rola rezerwowych? No, rola rezerwowego na pewno nie jest ani łatwa, ani przyjemna. Wiadomo, że każdy zawodnik ciężko trenuje, ciężko pracuje na to, żeby grać w pierwszym składzie. No ale też nie ma co ukrywać, że na naszej pozycji rywalizacja jest bardzo duża. Ale na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby od pierwszego sezonu skoczyć do tej pierwszej jednastki i utrzymać się jak najdłużej. Tak jak kolega powiedział, każdy trenuje po to, żeby grać, więc każdy też nie dlatego, można powiedzieć, trenuje tyle godzin na boisku, żeby siedzieć na ławce, więc jest też duża złość i każdy na pewno zasuwa na treningach, żeby od przyszłego sezonu występować w pierwszej jedenastce. Następne pytanie. Czy po zakończeniu trwającego jeszcze sezonu zamierzacie zostać w hutniku? To może ja zacznę. Kontrakt mam do końca roku, więc ciężko też stwierdzić. Nie było żadnych rozmów, kto się pożegna z klubem, kto zostanie. Także wszystko na pewno okaże się na dniach. Ja kontrakt mam ważny jeszcze przez 2 lata, więc póki co na pewno nie zamierzam zmieniać klubu. No ale wiadomo, piłka jest nieprzewidywalnym sportem, więc nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. Ale jak najbardziej chcę zostać i dumnie reprezentować barwy Hutnika w przyszłym sezonie. I ostatnie z wspólnych pytań. Jaki mecz w Hutniku wspominacie najlepiej? No tutaj pamięcią nie muszę daleko sięgać. Na pewno jednym z takich meczów jest nie tak dawny mecz z Wigrami Suwałki na ciężkim terenie, gdzie do 90 minuty tak naprawdę utrzymał się bezbramkowy remis. Udało mi się wejść w doliczonym czasie gry i strzelić zwycięską bramkę. No dla młodego zawodnika naprawdę na pewno jest to duże przeżycie i zawsze będę miło wracał do tej chwili. Ja najbardziej wspominam mecz, mój debiut w drugiej lidze ze Stalą Rzeszów. Też zostałem doceniony przez kibiców i dostałem nagrodę za najlepszego zawodnika w meczu, więc niestety tylko punkt, ale ważny. Teraz przechodzimy do drugiej części naszego odcinka, czyli do pytań indywidualnych. Filip, zaczniemy od Ciebie. Czy to prawda, że Twój codzienny outfit jest droższy od Twojego samochodu? No właśnie, spodziewałem się tego pytania. Obawiałem się bardziej, ale tutaj odpowiem pomidor. Następne pytanie. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie na pewno dużo czasu spędzam ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jak jest ładna pogoda, lubię wyjść pospacerować nad Wisłą, czy usiąść, zjeść coś dobrego na rynku. I ostatnie. Jak regenerujesz się po meczu? Na pewno ważnym punktem mojej regeneracji jest sen, ale też mam tyle dobrze, że moja mama jest masażystką i zawsze jak mi coś doskwiera, coś mi dolega, to idę do niej. Zawsze jest lepiej. Pora na część drugą pytań indywidualnych, czyli pytania do Kamila. Pierwsze pytanie, czym Hutnik różni się od Twojego poprzedniego zespołu? Na pewno różni się jakością zawodników, ponieważ uważam, że w Hutniku każdy zawodnik, nieważne czy to jest 20 czy 21 w kadrze, uważam, że jakby zagrał w pierwszym składzie, na pewno by się z tego wywiązał. A w Wiśle Sandomierz uważam, że takich zawodników jest, można powiedzieć, z 15-14. No i uważam, że raczej jakością zawodników. Okej. Ostatnie pytanie. Jaka jest różnica między trzecią a drugą ligą? Między trzecią a drugą? No to tak jak wspomniałem, że na pewno jakość zawodników jest lepsza. Dużo zawodników z drugiej ligi występowało na najwyższym szczeblu w Polsce, czyli w Ekstraklasie. No i na pewno tą jakością, na pewno też analizą przeciwnika. Uważam, że w drugiej lidze na pewno trenerzy skupiają się też na
przeciwniku bardziej niż w tych trzecich ligach. W trzecich ligach bardziej drużyny skupiają się na sobie, na tym, jak one mają grać, a nie jak przeciwnik występuje, jak można go zatrzymać, żeby nie zdobyć bramki. Myślę, że najbardziej w tym. To by było na tyle. Dziękujemy wam, panowie.